Cześć robaczki, nowy dzień, nowe możliwości, wracamy z treningami. Po długiej przerwie, ale to nic. Po pierwsze i najważniejsze, pamiętajcie, żeby przed każdym treningiem wykonać rozgrzewkę. Czy to będzie rozgrzewka, którą wykonujecie sami, czy moja z YouTube'a. Jaka by nie była, ważne, żeby była. Ten trening jest tylko treningiem 6-minutowym, więc fajnie, jeżeli on byłby częścią po prostu jakiegoś waszego dłuższego treningu. No i tak jak zawsze też wam przypomnę, że trening siłowy w moim mniemaniu i odpowiednie odżywianie jest kluczowe. Oczywiście w zależności od tego, jakie są wasze cele. Ten trening jest w moim mniemaniu treningiem uzupełniającym. Mamy, dzisiaj liczyłam, 86 dni do końca tego roku i zamiast czekać do 1 stycznia, tak jak większość z nas, myślę, że to już jest ten moment, w którym możemy zacząć walczyć o siebie. Zabrzmiało górnolotnie. Jeżeli ten film wam się podoba, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i możecie też mnie obserwować na Instagramie, tam wrzucam różne różności, update'y z życia, wszystko czego chcecie albo nie chcecie się o mnie dowiedzieć, będzie właśnie tam. Także bez zbędnego przedłużania, niepotrzebny nam sprzęt, jedyne co potrzebujecie to mata, dobra energia, uśmiech na twarzy i to chyba na tyle. Zabieramy się już za trening, zapraszam. Bardzo mocno, intensywnie dzisiaj działamy. Raz. Pełen ruch, nie musimy się śpieszyć, słuchajcie, tylko wykonujemy wszystko dokładnie. Mocne skręty do nogi. Jeżeli chcecie utrudnić, możecie oczywiście używać tutaj obciążenia i zamiast trzymać ręce tak jak ja, to wtedy po prostu używamy handli. 13 sekund, słuchajcie, przerwy. Kładziemy się na macie. Będzie bolało. Czas, start, jedziemy. Sekund, słuchajcie. 10. 15 sekund przerwy i przechodzimy do podporu, czyli jak wiecie moje ulubione ćwiczenia na brzuch. I jedziemy. Dostawiamy tylko delikatnie nogę, ale brzuch cały czas jest napięty, słuchajcie. W nowym miejscu mam mało miejsca, ale słuchaj, to nie powinno nas zniechęcać. 3. Stajemy z powrotem do góry i zaczynamy od nowa. Nie będę śpiewać, obiecuję. Dawno nie nagrywałam treningów dla was, także trochę wyszłam z sprawy poza programem 10x10. Więc musicie mi wybaczyć, ale ja już się zamykam i skupiamy się na ćwiczeniach. Dobra, uśmiech do telewizora, do kamery w moim przypadku i udajemy, że wszystko jest idealnie. Jeszcze chwila. Dobra. I schodzimy w dół. Poprawiamy strój. I zaczynamy znowu. Jedziemy. To jest bardzo krótki trening, także nawet jak nie mamy czasu, to myślę, że damy radę. Możecie na krzyż nogi, jeżeli jest wam łatwiej w ten sposób. Jeszcze sekundę. Jeszcze 3, 2, 2, 1. Przekręcamy się. No. Robimy podpór. Jedziemy. W okienku z prawej strony, zawsze też z prawej albo z lewej, możecie zobaczyć wersję trudniejszą każdego ćwiczenia. Jeżeli chcecie sobie utrudnić, to jak najbardziej. Zaczynamy od prostszych rzeczy, a później ten sam trening możecie spróbować wykonać w tej trudniejszej wersji, więc wszystko zależy od Was i Waszego poziomu zaawansowania, chęci, determinacji, czego tam jeszcze. I zaczynamy jeszcze raz. To samo, słuchajcie, 2, 1, idziemy. Skręcamy mocno, mocno tu pracuje brzuch. Jeszcze chwilę. Jeszcze moment. 3, 2, 1. Schodzimy do parteru. Wdech, wydech. 5 sekund. Jedziemy. Dajesz. Jeszcze chwilę. Każdy da radę, tak jak powiedziałam. Jak jest łatwiej, możecie na krzyż nogi zrobić. Tak, żeby było Wam wygodnie po prostu wykonywać ćwiczenie. 3, 2, 1. Przekręcamy się. I za sekundę kończymy ekspresowy. Naprawdę ekspresowy trening, także nie ma już tutaj żadnej wymówki. To jest właściwie 6 minut treningu. I dostawiamy nogę. I dostawiamy nogę. Dajesz. Jeszcze 15 sekund. Dwa, jeden. Mamy to. Słuchajcie, super ekspresowy trening. Jeżeli chcecie, żeby był trudniejszy, to róbcie wersję trudniejszą. To może być część Waszego innego treningu. Właściwie najlepiej, żeby tak było, że to nie jest jedyna rzecz, którą wykonujecie. Może to być taki finisher Waszego treningu. I co? I widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli ten film Wam się podobał, to bardzo Was proszę, dajcie łapkę w górę, to wspiera moje zasięgi. Ostatnio YouTube jest bardzo trudny, także dla mnie to będzie ogromne wsparcie. Serdecznie Wam za to dziękuję. Na razie, cześć!